moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj moim i Waszym gościem jest Władysław, który opowie nam o swojej niepełnosprawności, ale też o tym, jak to się stało, że teraz jest osobą z niepełnosprawnością. Witaj, dziękuję bardzo, że zgodziłeś się na udział w dzisiejszej rozmowie. Opowiedz mi, jak wyglądało Twoje życie przed wydarzeniem, które spowodowało właśnie Twój obecny stan. To znaczy tak, moje życie wyglądało normalnie, czyli szkoła podstawowa, szkoła średnia. Szkoła średnia to Technikum Morskie w Gdańsku. Planowałem zostać marynarzem, co nie było jakby takie oczywiste ze względu na to, że pochodzę z małej miejscowości, to ta miejscowość to Stare Polaszki, nieduża wieś w okolicach Kościerzyny. No i wymyśliłem sobie po prostu taki sposób na życie i chciałem spróbować też czegoś nowego, czegoś, co nie było tutaj tak popularne, bo tutaj była jakby taka ścieżka wytyczona już, że tak powiem, z góry, czyli kończąc gimnazjum szło się do Kościerzyny. W Kościerzynie była szkoła albo liceum, albo ekonomik. To były takie szkoły najbardziej popularne, a ja tutaj, żeby trochę pójść, że tak powiem, pod prąd i pod wiatr, wybrałem sobie szkołę z internatem w Gdańsku, szkołę marynarską. Na początku nie wiedziałem, czy ta szkoła to ten wybór, o który mi chodziło, ale kiedy już spróbowałem, kiedy jakby dotknąłem tego tak naprawdę, że tak powiem, zobaczyłem to od kuchni, zobaczyłem, jak to się ma do mojego życia i do moich jakby zainteresowań, czy mojego jakby wyobrażenia o tym wszystkim. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, ponieważ no, zakochałem się w tym. Szkołę tą ukończyłem już jako osoba niepełnosprawna, zaczynałem ją jako jeszcze sprawna osoba. Dzięki tej szkole, że tak powiem, tu chodzi mi o cały ogół, o nauczycieli, o dyrekcję, która bardzo mi w tym pomogła po ukończeniu tej szkoły, w napisaniu matury, w skończeniu, że tak powiem, zawodu, bo to zawód mechanik nie bardzo się kojarzy z niepełnosprawnością, tak? Mogłem zdać tą szkołę i zdać też ten egzamin zawodowy, ponieważ ten ostatni rok szkoły, czyli czwartą klasę technikum, kończyłem już na wózku. Nie było możliwe fizycznie, abym uczęszczał do szkoły. Szkoła zorganizowała mi tą naukę w miejscach, gdzie byłem w danym momencie, czyli tak naprawdę w całej Polsce, ponieważ po wypadku wyjechałem na takie, można powiedzieć, małe tournée po szpitalach rehabilitacyjnych, bardzo dobrych zresztą. Dzięki mojej mamie, że tak powiem, też udało mi się wyrwać tutaj ze szpitala w Kościerzynie i walczyć o tą jak najlepszą sprawność już poza miejscem tego zamieszkania i rok przebywałem w szpitalach w całej Polsce. Też musiałem, załóżmy, przejść resekcję stawu biodrowego ze względu na skostnienie, które towarzyszy temu, że usiadłem na wózek. Musiałem mieć tą resekcję stawu biodrowego ze względu na skostnienie, bo po prostu nie mógłbym siedzieć na wózku. No właśnie, mówimy o wypadku i o tym, co musiałeś przejść, by skończyć szkołę. Jak bardzo też Ci pomogło środowisko w szkole, ale cofnijmy się troszeczkę do zdarzenia, które spowodowało, że dzisiaj jesteś osobą z niepełnosprawnością. Co się stało? Jakby moją niepełnosprawność spowodował wypadek, do którego doszło w 2007 roku. Był to wypadek komunikacyjny. Jechaliśmy z kolegami na pizzę, można tak powiedzieć. No, nie jest to może tak oczywiste, ale tak to się skończyło, jak się skończyło. I żeśmy po prostu w tej trasie na tą pizzę kolega stracił panowanie nad kierownicą.
i samochód uderzyliśmy w drzewo i to uderzenie jakby skutkowało tym, że, no, że w tym momencie siedzę na tym wózku. Jechało nas pięciu kolegów, z czego nikomu się nic poważnego nie stało, tylko ja wyszedłem z tego z tak poważnymi obrażeniami. A powiedz mi, jakie były skutki tego wypadku? Skutkiem wypadku jest u mnie jest porażenie czterokończynowe, tetraplegia, fachowo to nazywa się. Po wypadku zostało u mnie zdiagnozowane zgilotynowanie rdzenia kręgowego w odcinku szyjnym, co skutkuje właśnie porażeniem czterokończynowym. Porażenie czterokończynowe to tak w samym sensie tego jakby słowa oznacza po prostu niemożność poruszania nogami i rękami. Do tego dochodzi jeszcze brak czucia. Jakby to porażenie czterokończynowe charakteryzuje się tym, że uszkodzony zostaje wysoki krąg w ciele człowieka, czyli zazwyczaj krąg szyjny, co też u mnie jakby miało miejsce. Do tego dochodzi też jakby zanik czucia. U mnie to jest od klatki piersiowej w dół, nie czuję nic, nie czuję bólu, nie czuję dotyku, jak również nie mogę poruszać żadną z kończyn, a przynajmniej w ograniczonym stopniu zostało zachowane u mnie poruszanie tych kończyn w części górnej, czyli rękoma, że tak powiem, jako tako udaje mi się poruszać. Dodatkowo dochodzi do tego problem oddechowy, ponieważ krąg, na wysokości którego zostałem uszkodzony, ta wysokość kręgosłupa, rdzenia kręgowego odpowiada też za funkcje oddechowe, czyli zostało u mnie też porażone płuca. Ale wiem o tym, że rehabilitacją bardzo dużo zdziałałeś. Tutaj po wyjeździe z mojego szpitala rodzimego, że tak powiem, do którego trafiłem od razu po wypadku, kiedy do niego trafiłem, jakby byłem sparaliżowany całkowicie. Około tygodnia po wypadku zacząłem poruszać prawą ręką, ale to w takim stopniu, że ruch wychodził jakby z barku w stronę dłoni. Dłoni mi się niestety nie udało jak do tej pory odzyskać, czyli ten ruch w dłoniach jest do dzisiaj jakby wyłączony. Nie wiem, mogę pokazać moją dłoń? Mhm. Mogę poruszać nadgarstkiem, ale już samą dłonią, czy jakieś operowanie manualne bardziej, w sensie operowanie palcami jest dla mnie w tym momencie niemożliwe, z tym, że pokazuję teraz prawą rękę, lewa jest mniej ruchoma. Po wyjeździe tutaj z mojego szpitala rodzimego nie ruszałem jeszcze lewą ręką w ogóle. Moim jedynym ruchem po wyjeździe tutaj był ruch głowy oraz ruch ręki wyłącznie z barku. I kiedy trafiłem do szpitala do Bydgoszczy, dopiero około trzeciego miesiąca zaczął się pojawiać ruch w lewym barku jakby i w lewej ręce. Jakby poszedłem za ciosem i udało mi się doprowadzić do tego, że w tym momencie ruszam obiema rękoma, ale tylko do wysokości nadgarstków. Same dłonie jakby są wyłączone i nie dają rady na dzień dzisiejszy jeszcze, że tak powiem, wypełniać swoich funkcji, które dłonie powinny wypełniać. Tak? Czy są szanse, że twój stan się polepszy? Czy są jakieś metody leczenia, które mogą wpłynąć na to, że na przykład wróci czucie w dłoniach? Czy w ogóle jest jakakolwiek opcja? Nie ma, na dzień dzisiejszy nie ma żadnej opcji, ponieważ ja jestem bardzo mocno uszkodzony, że tak powiem, to uszkodzenie, to zgilotynowanie rdzenia, to nie jest ani przerwanie tego rdzenia w jakimś małym stopniu, ani też jakby mechaniczne, delikatne uszkodzenie tego rdzenia, tylko
powiem to tak obrazowo, że część kręgosłupa została oderwana od drugiej części i każda z tych części poszła w przeciwnym kierunku. Rdzeń, który został zerwany definitywnie. On nie było tam żadnego skrawka, który został jeszcze, że tak powiem, złączony. I to jakby dyskwalifikuje, że tak powiem, nadzieję na to, aby cokolwiek zmienić. Nie spotkałem się jeszcze z nikim, kto mógłby dać mi, że tak powiem, odpowiedź na pytanie, czy jest jakaś skuteczna metoda na to, aby ten stan polepszyć albo żeby go zmienić. Wiemy, że to już moje takie prywatne dochodzenie, ponieważ kiedy usiadłem na wózku i jakby zacząłem się mierzyć z problemem, starałem się jak najwięcej wiedzieć o moim stanie i przeczytałem bardzo dużo rzeczy na temat właśnie niepełnosprawności, też informowałem się, dowiadywałem skąd tylko można było o sytuacji właśnie tetraplegików. Wiem, że są różne metody leczenia, czy też jakby pomocy takim osobom, ale żadna z tych metod nie jest jakby skuteczna stuprocentowo. Takie abstrakcyjne rzeczy, jak na przykład przeszczep głowy, ewentualnie mogły chyba wydać nadzieję, chociaż wiem, że na dzień dzisiejszy jeszcze no, nie jest to możliwe, tak? Czy po wypadku otrzymałeś jakieś wsparcie psychologiczne, specjalistyczne? Czy ktoś ci powiedział, jak masz się odnaleźć w tej rzeczywistości osoby z niepełnosprawnością? Ogromnym wsparciem była właśnie moja rodzina. Tutaj chciałbym też podziękować przy okazji mojej mamie, która była tak naprawdę najlepszym lekarzem oraz najlepszym lekarstwem na to wszystko, ponieważ pewnie bez niej nie dałbym rady, aby to udźwignąć. To wszystko, co się stało, to było tak naprawdę, ja zawsze to określam jakby moje drugie urodzenie się, czyli urodzenie się na nowo w czymś, co nie było tak oczywiste, ale nie myślałem w ten sposób, że na przykład dlaczego to mnie akurat dotknęło, dlaczego to mi się przydarzyło. Ja po prostu w pewnym momencie zrozumiałem, że mam to, co mam i muszę sobie z tym radzić. Nie miałem wyjścia. A jeżeli chodzi o pomoc psychologiczną, czy pomoc taką już, że tak powiem, zewnętrzną, czyli tutaj jeżeli chodzi o jakieś, no nie wiem, wsparcie instytucji i tak dalej, no to z tym jest słabo, z tym jest bardzo słabo i tutaj chyba ja nie będę jedynym głosem, który mówi w ten sposób, ponieważ patrząc na realia nasze, że tak powiem, naszego kraju, no jest to jeszcze bardzo daleko w tyle. A powiedz mi, jak postrzegałeś środowisko osób z niepełnosprawnością przed wypadkiem? Czy miałeś jakiś kontakt z niepełnosprawnymi? Czy miałeś jakieś wyobrażenie o życiu osób z niepełnosprawnością? Właśnie nie. Nie miałem. Przyznaję się do tego bez bicia, co jest też dla mnie jakby taką wartością, że tak powiem, dodaną, jeżeli można tak powiedzieć, to po prostu otworzyły mi się oczy w pewnym momencie na to, co dookoła się mnie dzieje, a z czym tak naprawdę nigdy wcześniej nie miałem do czynienia, ponieważ nie istniał dla mnie problem w ogóle osób niepełnosprawnych przed wypadkiem. Do naszej rozmowy zgłosiła cię twoja żona, za co bardzo jej dziękuję. Wiem o tym, że poznaliście się, jak już byłeś na wózku po wypadku. Powiedz mi, czy jak się poznawaliście i zakochiwaliście w sobie, to czy miałeś taką myśl, że może to nie jest dla ciebie, bo jest taki stereotyp, że mężczyzna to taka podpora w rodzinie, siła. No pewnie, miałem obawy, ponieważ tak jak mówisz, jest taki stereotyp, ale też wydaje mi się, że po prostu mężczyzna jako taka osoba w związku, tak powiem,
powinien właśnie mieć na tyle siły, żeby być tym wsparciem, być tą ochroną, być tą jakby, że tak powiem, opoką i troszczyć się. I bałem się po prostu, że nie podołam, ale nie był to taki strach, który mnie paraliżował przed tym, ażeby spełnić swoje marzenie. Teraz spodziewacie się dziecka. Gratuluję serdecznie. Mam nadzieję, że wszystko ułoży się jak najlepiej. Powiedz mi, jak się przygotowujecie na ten moment do przyjścia waszego potomstwa? To znaczy tak, przygotowujemy się w taki sposób, że no staramy się jak najlepiej wypełniać na razie wszystkie takie obowiązki, które się z tym wiążą, a mianowicie, żeby przyjście tego dziecka było jak najlepsze, żeby opieka jakby medyczna mojej żony była też jak najlepsza. Wiemy, że mamy taki okres teraz, jaki mamy. Ale mi bardziej chodzi w tym pytaniu o takie przygotowanie się do ojcostwa i do tej sytuacji, w której będziecie, bo rozumiem, że twoja żona również pomaga ci, jest takim wsparciem fizycznym. Czy jakoś szczególnie przygotowujecie się do tego czasu przyjścia dziecka pod właśnie takim kątem pogodzenia tej pomocy razem z maleństwem? Dokładnie, to będzie pewnie trudne wyzwanie, ponieważ no jak wiemy i na co dzień, że tak powiem, przed wiadomością, że zostaniemy rodzicami, też nie było łatwo. I to jeszcze teraz jakby ze zdwojoną siłą się jakby rzeczywistnie. Tutaj moja żona jest moim wsparciem, moja żona jest osobą, która się mną opiekuje, która dba o to wszystko w sensie takim fizycznym, czyli przejęła też obowiązki te męskie. Ja staram się po prostu nie dokładać jej dodatkowych takich rzeczy, które mogłyby ją obciążyć. Chciałem tutaj też wspomnieć, że to dziecko, którego się spodziewamy, to będzie nasze drugie dziecko, ponieważ mamy syna. Syn jest, ma już w tym momencie 10 lat, nazywa się Ksawery. Syn jest z pierwszego związku mojej żony. Ale no, dało nam to jakby przedsmak tego, czego możemy się spodziewać w tym momencie. Wiemy, że opieka nad małym dzieckiem nie jest taka łatwa. Żona wie pewnie bardziej, ponieważ ona już przechodziła przez ten etap. Chociaż nie wydaje mi się, żeby to było jakby dla nas niemożliwe. Mimo tego jednak wiemy, że może to wymagać od nas jeszcze zdwojonych wysiłków. Mam nadzieję, że tych sił będzie jak najwięcej. Na koniec chciałabym zapytać o stereotypy. Czy spotykasz się z jakimiś stereotypami i chciałbyś je obalić? Czy coś cię tak szczególnie dotyka jako osobę z niepełnosprawnością? Znaczy, z tych stereotypów jest bardzo dużo, jest ich mnóstwo. One krążą wszędzie dookoła i cały czas ja próbuję z nimi walczyć. Ja mam w zamyśle po prostu w przyszłości może, nie wiem na ile mi się to uda, ale planuję po prostu uruchomić taki projekt, który będzie projektem, ażeby tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tych rzeczach, których doświadcza osoba po wypadku i napotyka na wszystkie te przeszkody, napotyka na te wszystkie ściany, które są wybudowane dookoła, żeby je po prostu burzyć, a żeby je zburzyć, potrzeba wsparcia, tak jak wcześniej tutaj o tym wsparciu cały czas mówiliśmy. I chciałbym po prostu pokazywać, żeby ludzie nie popełnili tych samych błędów, które ja popełniłem, żeby nie cierpieli niepotrzebnie, żeby mogli czerpać z moich jakby przeżyć, moich dróg, które pokonałem i żeby było im po prostu łatwiej. I teraz chodzi mi głównie o to, że ja właśnie po wypadku musiałem odnaleźć swoją drogę,
a ta droga, ona nie była jakby narysowana przez nikogo. W momencie, kiedy napotykałem i wyjechałem po wypadku tutaj z mojej miejscowości, z mojej okolicy, napotykałem ludzi, którzy już przechodzili jakby sytuację, która związana była z tym nowym życiem, o którym wspomniałem, z tą nową sytuacją, i oni pokazywali mi, że można. Że można i że trzeba, a jeżeli się po prostu chce i bardzo się do tego dąży, to wszystko się uda. Bardzo dużo mi dało to, że spotkałem właśnie osoby, które żyły normalnie, pomimo swojej niepełnosprawności, potrafiły zorganizować swoje życie w taki sposób, ażeby funkcjonować, żeby spełniać się, żeby się realizować. I to mi dało też taką nadzieję i wskazało też drogę, byli jakby dla mnie takim drogowskazem, w którą stronę iść i jakby czego szukać i o co jakby, o czym myśleć. Też tutaj wspominając o moim projekcie, to mam nadzieję, że uda nam, bo to projekt taki wspólny z kolegą ze studiów, chcieliśmy zrobić coś takiego, ponieważ wydaje się nam, że właśnie jest tego bardzo mało, może nie ma tego wcale, żeby właśnie wytyczyć troszkę taką ścieżkę, trochę ułatwić, trochę pomóc ludziom w podobnej sytuacji. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. To było na pewno cenne doświadczenie dla nas wszystkich. Życzę Ci dużo, dużo zdrowia, szczęścia w Waszej rodzinie. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za otwartość w opowiadaniu swojej historii. Czy chciałbyś coś na koniec dodać? Chciałbym pozdrowić wszystkich, którzy nas oglądają. Chciałbym, żeby uwierzyli w siebie, żeby myśleli pozytywnie, żeby zrozumieli albo też wzięli sobie to do serca, że nie problem definiuje człowieka, a tylko jego walka może spowodować, że funkcjonować można w każdej sytuacji i wiemy, że człowiek to osoba, to po prostu istota, która radzi sobie w każdych warunkach, także mam nadzieję, że każdy problem jest do pokonania. Dziękuję Ci bardzo i Wam również dziękuję za uwagę i za oglądanie dzisiejszego odcinka Niepełnosprawnik. Jeżeli filmik Wam się podobał, to koniecznie zostawcie kciuka do góry. Ja Was serdecznie zapraszam na kolejny film. Jeżeli macie jakieś pytania do mojego dzisiejszego gościa, to koniecznie zostawcie pod tym filmem. Ja postaram się dostarczyć wszystkie pytania i poprosić o odpowiedź. My zostajemy w kontakcie. Jeszcze raz bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę i pozdrawiam serdecznie Waszą całą rodzinę. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Witamy wszystkich oglądających kanał Bogusi, Anioł na resorach. Pozdrawiamy wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy już w komplecie. Przed Wami Władysław, Helenka, żona Paulina, syn Ksawery. Życzymy wszystkim tego, co najlepsze. Uwierzcie w siebie i walczcie o swoje. Pozdrawiamy wszystkich jeszcze raz. Wszystkiego dobrego. Buziaki.